Tego jeszcze na polskim YouTubie nie było. 3 rolniczych vlogerów, 3 województwa, 10 miesięcy zmagań i 1 wyzwanie. Nie przegrać. W dzisiejszym odcinku zajrzymy do Krzyśka, Mateusza i Kazika i zobaczymy, co słychać u nich na półmetku Syngenta Challenge. Marta Haberska, zapraszam na Agroinformator. Syngenta Challenge to wyjątkowy projekt polegający na rywalizacji 3 vlogerów rolniczych o to, który z nich uzyska najwyższy plon jęczmienia ozimego Hyvido. Najważniejsze to jednak nie przegrać, gdyż na osobę, która uzyska najniższy plon, zostanie wylana pełna łycha lodowatej wody. Ale to nie wszystko. Taki sam los spotka też tego, kto zbierze najmniejszą ilość lajków pod swoimi filmami. Powiało chłodem. Jeżeli więc chcecie uchronić swojego ulubieńca przed zimnym prysznicem, łapki w górę pod jego filmem. Uczestnicy wyzwania dysponują tą samą odmianą jęczmienia hybrydowego Hyvido oraz korzystają z tego samego programu ochrony roślin firmy Syngenta. Każdy z nich prowadzi gospodarstwo w innym rejonie Polski. Co skłoniło ich do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu? Zapytajmy. Witajcie, panowie. Cześć, witam cię. No to słucham. Kto pierwszy z was zdradzi nam swoją motywację? Kazik, no to może ty zaczniesz? Nie, no może aż taki wyrywny nie będę, niech może Mateusz pierwszy powie. Brączek, także mów. Dla mnie sam w sobie ten projekt jest ciekawy ze względu na to, że robimy dla was coś całkiem nowego, bo takiego projektu na taką dużą skalę wydaje mi się, że na polskim YouTubie jeszcze nie było. I dziękuję wam właśnie wszystkim za ten doping, za to łapkowanie, za te przemiłe komentarze. No i co, Kaziu, może teraz ty coś powiesz? Dla mnie osobiście to jest pierwszy raz uprawa Hyvido. Jeszcze nie próbowaliśmy w ogóle u nas w gospodarstwie jęczmieni ozimych, więc to dla nas samych challenge, żeby po prostu tą plantację utrzymać, zobaczyć jak nam to wyjdzie. Krzyśku, no to teraz twoja kolej. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi będziecie mogli sami ocenić, która technologia zawarta w naszym challenge'u, w naszym współzawodnictwie jest najlepsza. No nie mam takiej ziemi jak Kazik, być może nie będę miał takich opadów jak Brączek. Myślę, że doświadczenie jednak będzie górą i przynajmniej jak nie wygram, to najgorszym wypadkiem na drugim miejscu i to Brączek dostanie całą łychę zimnej wody. Dziękuję panowie. Ale to jeszcze nie koniec pytań. Jesteśmy już prawie na półmetku zmagań. Czy możecie mi powiedzieć, jak teraz wyglądają wasze plantacje? No jasne, idziemy. Jeśli chodzi o stan naszej plantacji, ja oceniam go na dobry, ze względu na to, że moim zdaniem mogłoby być lepiej, ale wiadomo, zima jest jaka jest. Jesień też u nas tutaj była bardzo, bardzo kiepska, bo non stop lało, non stop padało, także tej wody było tutaj za dużo, był po prostu nadmiar wody, no i zima też jaka jest, czasami są przymrozki bez śniegu po -2, -3, a czasami teraz były 2 dni po 12 stopni. Obsada naszego jęczmienia, tutaj sialiśmy 80 kg na hektar, jęczmień jak sami widzicie bardzo ładnie się ukorzenił. Roślinki wyglądają dobrze, nie ma żadnych dziwnych plam i jak sami widzicie też jest bardzo duża ilość korzeni w ziemi. Kaziku, to teraz twoja kolej. Jesteśmy na plantacji tutaj 3 hektarów. Niedoborów póki co nie widać, minimalnie pogoda nie sprzyja, ale zobaczmy sobie po prostu jak roślinka wygląda, jakąś tutaj wyrwać, żeby całą ładnie z korzeniem wam pokazać. Roślinka wygląda w ten sposób, korzenie bardzo długie. Także będą pobierać idealnie sobie składniki glebowe. Naprawdę fajnie to wygląda i oby tylko zima pozwoliła na ładne wzrosty. Krzyśku, to teraz twoja kolej. Muszę wam powiedzieć, że troszeczkę za gęsto, niestety. Troszeczkę. Liczyłem, że jakiś mały mrozek tak delikatnie przerzedzi, ale mrozu w tym roku jak na lekarstwo. Więc słuchajcie,
Będziemy musieli szybko wejść z tej jedynką, żeby zabezpieczyć. Tak tutaj widać, na pewno, słuchajcie, widzicie niektóre gdzieś tam żółtkie listki, żeby te choroby grzybowe nam tutaj nie zaczęły dokuczać w tym gęstym zwłaszczałanie. I musimy pilnować tego, żeby nam ten łan się też później nie wyłożył, więc też kolejnym napapem będzie skracanie tego jęczmienia, bo wygląda naprawdę, naprawdę mega i potężnie. Ale zobaczcie, jak ta roślinka wygląda. O, gdzie tam, gdzie żółty listek się pojawił, ale to wszędzie jest tak. Więc po prostu specyficzna zima, bez mrozu, tak jak widzicie, także u mnie tak to wygląda. Bardzo fajny, silny korzeń. Zapowiada się całkiem fajny plon. Słuchajcie, mam nadzieję, że zostawicie łapki, będziecie obserwować i typować, kto z nas wygra ten challenge. Mam nadzieję oczywiście, że to będę ja, nieskromnie. Więc obserwujcie, typujcie i łapkujcie. Na co? Ja na ten moment przekazuję głos z powrotem do studia, do Ciebie, Marto. Jak widzicie, mimo trwającej zimy w Syngenta Challenge robi się coraz goręcej. Zmagania Krzyśka, Mateusza i Kazika możecie obserwować na ich kanałach na YouTubie, a jeśli chcecie zobaczyć wszystkie dotychczasowe filmy w tym projekcie, znajdziecie je pod hashtagiem Syngenta Challenge. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.